jeśli was zaniepokoiło to, co tu wyprawiam, chciałem wam po prostu pokazać, jak muzyka może fenomenalnie wpłynąć na odbiór filmu. A teraz wrócimy już do normalnych rytmów. Cześć, witajcie. To jeszcze raz ja, Rog. Taki krótki filmik postanowiłem nakręcić, ponieważ zaopatrzyłem się w nowy mikrofon. Bardzo fajny, bardzo dobry. I chyba... No, właściwie profesjonalny to za dużo powiedziane, ale naprawdę jestem z niego zadowolony. I chcę zobaczyć, jak to w nagraniu będzie wychodziło. Wy pewnie tego nie poczujecie. Ja do tej pory musiałem troszkę się męczyć w programie do edycji, podnosić głośność mojej ścieżki z tym moim monologiem. Także wy pewnie nie zauważycie jakiejś różnicy, ale ja na pewno tak. I przy okazji o kilku sprawach pogadam, bo pojawiło się parę nowych pytań. I tak, no przede wszystkim ja przyjechałem z tego sklepu, spędziłem jakieś 3 godziny z rodziną, gdzieś tam byliśmy na obiedzie, żeśmy porobili. I przyjechałem i miałem kompletnie zapchaną skrzynkę. Ja wiem, nieraz już mówiłem, że się nie wyrobię z tymi odpowiedziami, ale do tej pory to robiłem. A dzisiaj nie dałem rady pierwszy raz. To znaczy otwierałem wszystkie listy, ale nie wszędzie odpowiadałem. Także przykro mi, jeżeli ktoś nie dostanie dzisiaj odpowiedzi ode mnie. I być może w najbliższym czasie, bo teraz zerkam na skrzynkę, znowu jest pełna. Słuchajcie, ja mam taką prośbę, bo super fajnie odpowiadać na wasze pytania. I to właściwie jest cała podstawa mojej tuby. O, telefon do mnie. Zaraz wracam. Tylko, że mi wątek się nie urwał. Hej, jestem. No i Holender, wiedziałem, że mi się wątek urwie. Coś tak, mówiłem o skrzynce i o tym, fajnie dostawać tyle wiadomości i dla mnie to jest ważne z kilku powodów. Najważniejszy jest taki, że ja dzięki tym wiadomościom mam, może się trochę odsunę od tej kamery, faktycznie napieram na nią strasznie. Ja dzięki tym wiadomościom mam tematy do mojej tuby, bo taka jest prawda, że ja nie muszę nic wymyślać. Czytam wasze wiadomości, przeglądam te, które mnie zainteresują. No i na podstawie tego powstaje każdego ranka program. I zależy mi na tej komunikacji z wami. To jest jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie. I mam taką prośbę, bo jeżeli faktycznie macie jakieś pytanie, to piszcie, w ogóle się nie krępujcie. Ale jeżeli uważacie, że ja nie jestem jedyną osobą, która może odpowiedzieć na wasze pytanie, i to jest kwestia na przykład sprzętu, albo no, masy różnych rzeczy, na które kupę ludzi może odpowiedzieć, to próbujcie zadawać te pytania w komentarzach, na przykład do filmu. Ja je też widzę i też mogę od czasu do czasu odpowiedzieć, a jest duża szansa, że pozostali widzowie, którzy też mają sporą wiedzę, czasami dużo większą wiedzę niż ja w jakichś konkretnych zakresach, udzielą wam dużo bardziej precyzyjnej odpowiedzi na te pytania. Także miejcie dla mnie litość, nie pytajcie o wszystko na mojej skrzynce. Ja mówię, dla mnie to są bardzo cenne rzeczy, te wiadomości i to, że mogę na nie później odpowiadać w mojej tubie, ale po prostu no, nie dam rady, to fizycznie jest niewykonalne, żeby na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja czasami nie patrzę prosto w kamerę, tylko trochę obok, a tak to dlatego, że może się nie zwrócili, ktoś tam zwrócił i mi powiedział o tym, a to dlatego, że ja jakby obok widzę swoją twarz i jak gadam do tego faceta, co tam siedzi, to tak się czuję trochę jakiś taki... No czuję, że to jest komunikacja, bo jak gadam do martwego obiektywu kamery, to trochę się gubię od czasu do czasu. I tyle. Aha, takie pytanie się pojawiło właściwie od paru osób, czy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś jeszcze próbował tej metody nagrywania co ja, czyli to okienko w rogu ekranu przy let's playu i vlog w ogóle, więc jeżeli uważacie, że taka metoda nagrywania wam pasuje i zadziała w waszym przypadku, to w ogóle się nie krępujcie, nie są jakieś prawa zastrzeżone i ja nie mam nic przeciwko temu, to nie będzie żaden plagiat ani nic, to jest po prostu jakaś ta forma przekazu, którą być może ja wymyśliłem, może ktoś tam już wcześniej zastosował gdzie indziej. Ja o tym przynajmniej nie wiem, ale to jest zupełnie pozbawione znaczenia. Jeżeli chcecie tak robić, to proszę bardzo, zupełnie się nie krępujcie. A, i jeszcze jedno pytanie, takie szybkie. Ktoś do mnie napisał, i to właściwie nie pierwszy raz się zdarza, z czego robić let's play, żeby ten program był popularny. A no, tutaj zasada jest jedna i cholernie prosta. Musicie robić let's play z tego, co wam sprawia przyjemność, bo dopiero jeżeli robicie program z czegoś, co wam sprawia przyjemność, to widać, to wydaje mi się, że widz czuje, że to, o czym mu opowiadacie, jest dla was ważne, istotne i że świetnie się z tym bawicie i świetnie się z tym czujecie. Więc nie pytajcie, z czego robicie let's play, tylko róbcie z tego, na czym się znacie, co wam sprawia dużo przyjemności i radości. I tyle.
No i tyle, tym takim popołudniowym, taką popołudniową moją tubą, nawet właściwie nie wrzucę tego programu do mojego cyklu, tylko tak sobie gadam. Mam nadzieję, że tu mikrofon się sprawdzi. Mam nadzieję, bo kosztował trochę, no ale co tam. W takie rzeczy warto inwestować chyba. No to co, trzymajcie się i miłego wieczoru wam życzę. Pa, pa, hej!